Pani Agnieszko, czy to jest w ogóle możliwe w Boguszowie Gorcach, żeby władze pomogły człowiekowi? Moim zdaniem urzędnicy Boguszowa, jak i ZGM-u, tak i ratusza, dla mnie są szkoleni na to, jak po prostu uwalić człowieka, jak nie dać mieszkania, nie pomóc po prostu. Takie jest moje zdanie, no sama osobiście jestem tego dowodem. Jak wygląda pani sytuacja w tej chwili? Wiem, że pani ma niepełnosprawne dziecko na wychowaniu. Tak, niedawno został mój syn zdiagnozowany na autyzm ze spektrum Aspergera. Prosiłam wielokrotnie gminę z pomocą pana Bogdana Piotrowskiego o to, żeby zostało mi zamienione mieszkanie. Mam pokój z kuchnią, łazienkę, tylko toaletę. Na mieszkanie obok po sąsiadce, które po prostu ma łazienkę, ma maluteńki pokoik, normalny jeden pokój, kuchnię. Kubaturowo jest takie samo jak moje mieszkanie, ale jak powiedziała pani plebańska do pana Piotrowskiego, że ona gwarantuje, że ja tego mieszkania po prostu nie dostanę. Dlaczego? Nie wiem, raczej to pytanie do pani plebańskiej, dlatego to potwierdza tylko moje słowa odnośnie tego, że pracownicy są szkoleni na to, żeby ludziom nie pomóc. Mało tego, pan Bogdan, kiedy pomagał nam, mieszkańcom Boguszowa, został po prostu wyrzucony z komisji. Komisji mieszkaniowej. Tak, komisji mieszkaniowej, tak. Dostał pismo z podziękowaniem, pełne błędów. Aż wstyd się przyznać, że wyszło pismo z urzędu, ale no wyszło. Pełne błędów i podziękowania. Pan Bogdan za to, że nam pomagał, został po prostu wyrzucony. To komisarz to pismo podpisał, tak? Tak, podpisał komisarz Boguszowa Gorc. Jak długo trwa pani walka o to, żeby mogła pani w bardziej godnych warunkach zamieszkać z niepełnosprawnym dzieckiem, ale także jakby wyremontować, oddajmy na swój koszt to mieszkanie, bo to nie jest tak, że pani czegoś wymaga od ZGM-u czy ratusza. Tak, ja deklarowałam to, że ja sama sobie wszystkie tam prace w tym mieszkaniu zrobię. Ono nie jest jakieś wielkie, ja nie oczekuję nie wiadomo czego. Ja po prostu chcę mieć łazienkę i osobny pokój dla syna. A jak pani teraz mieszka? Ja mieszkam w pokoju z kuchnią. Mam toaletę, gdzie, żeby się załatwić, no to goście moi czy syn musi wyjść, bo po prostu nie jest się w stanie nawet drzwi tam zamknąć. Myję się w miskach, gdzie jestem już po dwóch operacjach ginekologicznych. Ja nie mogę dźwigać po tym ani co, no niestety nikt za mnie wody nie podźwiga, sama wychowuję syna, no i muszę sobie radzić niestety w tak spartańskich warunkach. Sama pani wychowuje dziecko? Tak, sama wychowuję Kubę od 8 lat. Nie pomagają władze? Niestety nie. Są oporni po prostu. Tak jakby, no tak jak to podkreślam, no dla mnie to jest takie wyszkolenie pracowników na to, jak nie pomagać ludziom. Bo ja nie rozumiem, dlaczego jest problem z tym, żeby po prostu zamienić mieszkanie, dać czynszowe, gdzie gmina zarabia. No jednocześnie zarabia. Są dodatki mieszkaniowe, przecież takie różne rzeczy, więc nawet jeśli byłoby tak, że nie wiem, poślizgłaby mi się noga, są możliwości odpracowania długu. Więc ja nie rozumiem, dlaczego i skąd opieszałość urzędników na to, żeby pomagać ludziom. Przecież po to oni są, po to my wybieramy. No, no właśnie, to znaczy akurat pan komisarz nie został wybrany przez mieszkańców. Tak, tak. Tak, ale poprzedni zastępca burmistrza no także nie został wybrany przez mieszkańców. Czy pani się zgłaszała do poprzedniego burmistrza? Nie, wcześniej do pana Drapały ja akurat nie trafiłam. Z uprzejmości pana Bogdana po prostu żeśmy, Bogdana Piotrowskiego po prostu żeśmy tak się spotkali, zaczęłam z nim rozmawiać i on zadeklarował mi pomoc i wtedy ja znalazłam takie światełko w tunelu, gdzie ktoś w końcu jest, kto mi pomoże, bo ja pisałam wielokrotnie pisma do urzędu, ciągle jakieś takie błahe preteksty były przedstawione na to, aby mi tego mieszkania po prostu nie dać. Nie zamienić i nic z tym nie zrobić. Pani Agnieszko, pani jest jeszcze bardzo młodą osobą, młodą mamą. Właściwie stoi pani u progu życia. Dlaczego obecne władze Boguszowa tak bardzo pani przeszkadzają, nie chcą pomóc? Nie mam pojęcia w ogóle dlaczego. Chciałabym też znaleźć odpowiedź, dostać odpowiedź, dlaczego władze Boguszowa zamiast pomagać szkodzą mieszkańcom. Albo po prostu nie pomagają, ignorują. Na to pytanie chciałabym raczej znaleźć odpowiedź.
Pani Urszulo, pani to już właściwie ścieżki do Boguszowskiego ratusza wydeptała. Zresztą nie tylko do ratusza, ale także do ZGM-u i tutaj instytucji, która się powinna zajmować kwestiami związanymi z lokalami. Witam. Niestety tak to wygląda. Ja często pisałam podania w sprawie mojej, ponieważ długo wynajmuję mieszkanie. Od 5 lat jestem na liście. Co roku praktycznie jestem skreślana z listy. Pan Drapała wreszcie w pewnym momencie mi pomógł z panią Anetą Błaszczykiewicz, z panem Bogdanem Piotrowskim i znalazł się dla mnie ten lokal. Znalazły się wręcz 3 lokale socjalne. No i niestety wyglądało to tak, że jeden lokal musieliśmy przyjąć, bo gdybyśmy nie przyjęli żadnego z tych lokali, zostalibyśmy automatycznie skreśleni z listy. Jeden lokal dla rodziny 5-osobowej wyglądał tak, że to był pokój z kuchnią o metrażu 25 metrów, w tym dziecka jeszcze niepełnosprawnego. Kolejny lokal to były 2 lokale, które trzeba było połączyć ze sobą, to było 90 parę metrów. Owszem, mieszkanie fajne, tylko że do całkowitego remontu, pomijając same projekty, gdzie nawet pani zarządca powiedziała, że na same projekty poszłoby nam kupę pieniędzy, nie wliczając pieniędzy w remont. Kolejne mieszkanie to było mieszkanie, które właśnie przyjęliśmy. To były takie najlepsze warunki, że tak powiem, w tym mieszkaniu. Na momencie, kiedy przyjęłam mieszkanie, spytałam się pani Ewy Plebańskiej, czy mogę przeprowadzić tam ogrzewanie gazowe, ponieważ są 2 piece kaflowe. Jeszcze nie wiedzieliśmy o stanie faktycznym tych piecy kaflowych. Czy możemy przerobić sobie ogrzewanie na swój koszt, żeby zrobić ogrzewanie gazowe? Pani Ewa powiedziała, że owszem, tak możemy zrobić, oni nie widzą żadnego problemu. Potem jednak, jak już przyjęliśmy, ten problem się nagle pojawił, bo kiedy napisałam podanie, czy możemy przerobić ogrzewanie gazowe, to dostaliśmy po 3 miesiącach odpowiedź, że nie ma takiej możliwości, ponieważ są tam 2 piece kaflowe. Tylko nikt nie zdaje sobie z tego sprawy, że jeden piec w ogóle nie działa, bo jest rozszczelniony, a drugi piec kopci. Mieszkanie jest całe okopcone, całe zaczadzone, jest 3 dzieci. Przecież nie pójdę na mieszkanie bez wymienienia ogrzewania, patrząc na zdrowie swojej dzieci. Pani Urszulo, ale tak wygląda walka ze smogiem w Boguszowie? Na to chyba wygląda. Zresztą ja uważam, że na tą chwilę to w każdym mieszkaniu już ogrzewanie powinno być gazowe, ponieważ jednak dbamy o to środowisko, prawda? A przy 3 dzieci i kiedy jest małe dziecko niepełnosprawne, to ciężko mieć jednak w tym domu piec kaflowy. Nawet jeżeli byłby sprawny, bo wiadomo, każdy patrzy na siebie i na dzieci. No ale wy chcieliście na własny koszt założyć sobie ogrzewanie gazowe i odmówiono wam, sugerując, że raczej powinniście pieca używać, tak? Tak. Stwierdzili, że tam są 2 piece kaflowe i nie trzeba tych piecy wymieniać, tylko nikt nie spojrzał na tym, w jakim stanie są technicznym te piece kaflowe. Ale o co chodzi? Dlaczego odmawiają wam urzędnicy inwestycji na własny koszt w ogrzewanie? Nie wiem, może obawiają się tego, że skoro to jest lokal socjalny, to po 3 latach będą musieli mi zwrócić za to pieniądze, jeżeli wsadzę w to ogrzewanie gazowe. No ja rozumiem, że to mieszkanie pozostaje w zasobach ZGM-u. Czy był ktoś, jakiś urzędnik ZGM-u, żeby sprawdzić stan techniczny tego mieszkania? Nie. W momencie, kiedy dostaliśmy mieszkanie, to poszła z nami po prostu zarządca pokazać nam to mieszkanie, jak wygląda. Jak przyjęliśmy ten lokal, pani zarządca też poszła nam na rękę, żebyśmy nie płacili całości czynszu 370 zł, obniżyła nam czynsz na mniejszą kwotę z tego względu, że mieszkanie po prostu nie... Nie można się na nie wprowadzić, wymaga remontu. Ciągle płacicie za nie. Tak, ciągle płacimy za te mieszkanie i jeszcze musimy wynajmować mieszkanie, bo nie możemy przeprowadzić w tamtym mieszkaniu, co dostaliśmy, żadnego remontu. Rozmawiacie z ZGM-em, rozumiem, na ten temat? ZGM niestety umywa ręce, ponieważ to w końcu urząd o wszystkim zdecyduje i wszystko jest po prostu przesyłane. Najpierw pisze się pismo do ZGM-u, potem pismo trafia do urzędu, potem urzędnicy po 2 miesiącach odpowiadają, pismo trafia do ZGM-u, z powrotem do urzędu i dopiero wtedy do mnie. Pani Urszulo, czy boguszowski magistrat jest przyjazny mieszkańcom Boguszowa? Wie pani co? No niestety, jak już widać, nie tylko po mojej sytuacji, jesteśmy wszyscy odprawiani z kwitkiem, ignorowani ze swoimi sprawami. Wręcz kiedyś
była sytuacja, że pani rzecznik mnie poinformowała, że jeżeli mam dziecko niepełnosprawne, to mogę starać się, żeby znaleźć się trochę szybciej na liście, znaczy ubiegać się szybciej o lokal socjalny. Jeszcze wtedy akurat byłam na liście, tego lokalu nie dostałam. Poszłam do góry, pani plebańska mi powiedziała, że skąd ja mam takie wiadomości, ponieważ ja nie mam żadnej taryfy ulgowej, kiedy ja mam dziecko chore. Referendum się odbyło, czekamy na nowe wybory, nie wiem kiedy one będą. Władze też czekają na te wybory? Oczywiście, wszyscy czekamy na te wybory. Ponieważ sytuacja jest dramatyczna, która się dzieje u nas. Jeszcze jak był wcześniej pan Drapała, można było się do niego dostać w jakiś sposób. On był przyjazny ludziom, tak samo jak i pan Bogdan Piotrowski. On był zawsze przyjazny i zawsze przyjął człowieka. Do pana Kumorka niestety w żaden sposób nie idzie się dostać. No to teraz tylko trzeba poczekać na ewentualne wybory. Może wtedy, przed wyborami, będzie można się łatwiej do pana Kumorka, o ile oczywiście się zdecyduje na start w tych wyborach, dostać. To na pewno. To tak jak wszędzie. Będzie obiecywane, będzie pomoc i w ogóle. Do momentu, kiedy ktoś dba o swoje stanowisko i swój stołek. Potem będzie totalna ignorancja, co trwa już niestety u nas od lat. Panie Bogdanie, pana pomoc, pana praca na rzecz mieszkańców Boguszowa, pomoc w bardzo trudnych sytuacjach związanych z mieszkaniami w Boguszowie, no skończyła się niedawno, podziękowano panu za tę społeczną pracę pismem z błędami. Byłem dumny, że mogłem pomagać tym ludziom. Pismo otrzymałem z podziękowaniami, było to dla mnie szokujące w ogóle. Niemniej dowiedziałem się, że to było wyrzucenie mnie w białych rękawiczkach z komisji, o czym się wcześniej dowiedziałem, że... Kto pana wyrzucił? No chyba ten, który to podpisał. Pan Kumorek. Tak, komisarz Kumorek, który jest, zastępuje teraz, albo pełni, nie wiem, zastępuje pana burmistrza. Chociaż z tego co wiem, już dużo wcześniej ubiegano się o to, żeby mnie z tej komisji wyrzucić, ponieważ swego czasu, kiedy byłem w komisji z jedną panią po spotkaniu w sprawie jej mieszkania, to później pani plebańska mówi do pani Jędrzejewskiej tak, kto go dał do naszej komisji? Nie wiem, ale musimy na niego uważać. Osobiście to słyszałem, bo stałem pod drzwiami, sprawę załatwiałem, bo telefonowałem właśnie do jednej pani. No i wiedziałem, że od tamtej pory ktoś mi już, nie będę ujawniał tego nazwiska, powiedział, proszę uważaj, bo pana chcą wyrzucić z komisji. No i tak się stało, bo po otrzymaniu tego właśnie listu gratulacyjnego, jeszcze raz go pokażę, listu gratulacyjnego, gdzie mi podziękowano za wspaniałą pracę, napisałem SMS-a do pani pracownik urzędu z pytaniem, czy faktycznie jeszcze jestem pracownikiem społecznym w komisji mieszkaniowej. Ta pani powiedziała, z tego co wie, to już na pewno nie. Rozmawiał pan z panem komisarzem? Próbował pan się dowiedzieć, dlaczego pan, który naprawdę bardzo aktywnie pomagał, z tego jest pan znany w Boguszowie mieszkańcom, został z tej komisji usunięty? To znaczy ja zaraz po otrzymaniu tego w piątek rano, w poniedziałek poszłem do urzędu, już nie zostałem wpuszczony. Próbowałem się dodzwonić, nikt nie odbierał telefonu. Strażnik miejski, który otworzył mi drzwi, powiedział, że ponieważ pandemia jest, nie mogą wpuszczać, więc ja mówię, ale jestem członkiem komisji mieszkaniowej. On mi powiedział, już pan nim nie jest, bo komisja w tej chwili właśnie obraduje. No ale są jeszcze skrzynki podawcze, panie Bogdanie, i messengery. No tak, ale nie dostałem żadnej informacji, więc trudno mi było cokolwiek na ten temat wypowiedzieć. Czekam do dnia dzisiejszego na oficjalne pismo. Panie Bogdanie, a proszę mi powiedzieć, to jest odwet? Za składanie protestów wyborczych? Podejrzewam, że tak. Może to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu, bo jak byłem ostatnio na ostatniej komisji, gdzie był delegat biura poselskiego pana Zyski na tej komisji, mówił nam o
tym, jakie powinniśmy przydzielać mieszkania osobom niepełnosprawnym, więc ja poprosiłem później po tym całym pouczeniu przez tego pana Kumorka o pozostanie, bo chcę porozmawiać z komisją na temat problemów, które tu pani poruszyła. Pan Kumorek usiadł, ja ten temat poruszyłem, on później do mnie powiedział, że owszem, on słyszał o tych sprawach, on znaje, podniósł się, wyszedł. Ja mu zadałem pytanie, i co w tym wypadku pan zrobił? Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, natomiast otrzymałem ten dyplom, czy nie wiem nawet jak to nazwać, bo to podziękowanie, no dobrze, niech to będzie podziękowanie. Panie Bogdanie, dla wielu ludzi, takich chociażby jak pani Kasia, z którą przed chwilą miałam okazję rozmawiać, odsunięcie pana od pracy w komisji społecznej, przecież komisji mieszkaniowej, oznacza nie mniej, nie więcej tylko koniec nadziei. Tak, słyszałem nawet to wypowiedź od jednej pani, od drugiej pani, z którymi pani dzisiaj rozmawiała, że właściwie światełko w tunelu, bardzo dalekie, konkretnie zgasło. Powiem, że łzy mi stanęły w oczach, bo sercem bym pomógł tym paniom. Pani Kasia dzisiaj w takiej sytuacji mieszka w zakładzie pracy. Pracodawca jej udostępnił stróżówkę. Mieszka w takich warunkach, że no tylko współczuć. Chciałem załatwić jej, byłem w stanie załatwić jej mieszkanie, bo jedna pani zajmuje mieszkanie socjalne, chce przejść na mieszkanie czynszowe, udostępnia się albo zwalnia się mieszkanie socjalne, żeby tej pani dać. Powiedziano mi, że absolutnie. Ta pani ma czekać jak wszyscy w kolejce na mieszkanie. Więc za tydzień, za dwa z powodu koronawirusa zakład upadł, więc będzie musiałam iść pod most. No nie wiem jak tej pani pomóc. Nie mam naprawdę zielonego pojęcia. Jestem bezsilny i jest mi przykro, że nie będę mógł dalej pomagać tym ludziom. A chcę powiedzieć, że na swoim koncie mam kilka sukcesów, gdzie udało mi się ludziom pomóc. Czy to mieszkanie do remontu przyznać, czy to mieszkanie dostać, jak w przypadku pani takiej pani Anny, którą panią też gmina wysyłała do domu opieki, bo jest osobą niepełnosprawną, chodziła o balkon. Powiedzieli, że może iść do przytułku, a ta pani zapytała, mówi, no a co z tym moim dobrem, który dzisiaj ja przez tyle lat zbierałam? No może pani to rozdać biednym. Na szczęście udało nam się, mówię nam, załatwić tej pani mieszkanie. Ta pani dzisiaj ma mieszkanie z osobą niepełnosprawną na parterze, bo ja dokładnie wykazałem, które mieszkanie. Jest to mieszkanie na Kolejowej. Pani aż Ania później do mnie jak zadzwoniła, to aż płakała, a ja razem z nią.